Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną zamaskowany bohater. Kim jesteś? Siemano wszystkim, witam. Kuba Lasik z tej strony. I zepsułeś wszystkim zabawę. No wiem, no każdy spodziewał się kogoś innego, a to tylko Lasik. Siema, to nam. Niestety, albo stety, nie? No stety, no dużo się ostatnim czasem. Dobra, Lasik, ja mam do ciebie pytanie, Kuba. No. Czy ty chcesz coś komuś powiedzieć? Bo doszło mnie słuchać, że ty chcesz komuś coś powiedzieć. Czy już na konferencji to powiedziałeś? Alana już przeprosiłem. Alana przeprosiłeś. Ale czy jeszcze kogoś chcesz przeprosić? Przeprosiłeś kogoś na konferencji, czy nie? No miałem ogólnie przeprosić dziewczynę Arka, że ogólnie tak. Ja chciałbym ją przeprosić za to, że poruszyłem jej temat, ale to nie miało być nawiązanie do niej, tylko do Arka, dlatego jakim on jest człowiekiem, bo jak można zakładać agencję esoterek w momencie, kiedy się ma kobietę? No ja tego nie rozumiem. Dlatego to był post skierowany bardziej pstryczek. A że Arek to odebrał. Co? No Natalia, jego dziewczyna. Arka? A Arka nie. Nie, a za co mam Arka? Arek mi sam zaczął obrażać od łachut, że mnie rozpierdoli w 7-7. No to zapraszam w 7-7, nie w 100, 7-7. Ale jak puścimy ten wywiad, to nie będziesz do mnie pisał, żebym go usunął? Nie, nie będę. Czyli nie przepraszasz Arka, tak? Arka nie. No Arka nie mam za co przepraszać, on mi sam zaczął obrażać. Przepraszam jego kobietę, że poruszyłem jej temat, bo jego temat, jej temat, bo akurat to nie miało tak wyglądać, ale no już trudno, no tak samo dzisiaj Alana przeprosiłem, bo widziałem, jak go odpaliłem. Znowu? Ale jakiego Alana? Kicińskiego. Kiedy go? No dzisiaj na konferencji, bo go zaatakowałem. Zachowałem się źle w jego stosunku. To już drugi raz! Odkleiło mi się. Już drugi raz Alana przeprosiłeś. Tym bardziej tym razem zaatakowałem jego. Tak, zaatakowałem jego rodzinę i go przeprosiłem dzisiaj. Czyli dzień przepraszania przez Kuby Lasika. Znaczy wiesz, chodzi o to, że nie można atakować rodzin. Jak wiem, jak twój superbohater się powinien nazywać. Bubsman! Nie, I'm sorry! Nie. Ogólnie słuchajcie, ja odjebałem, bo nie powinno się w konflikty mieszać rodziny, dlatego przeprosiłem Alana, bo mi było ja się sam źle z tym kurwa czułem, że poruszyłem temat jego siostry w momencie, kiedy on z nią jest po prostu bardzo blisko i po prostu... To po co poruszałeś? Wiesz co? Chciałeś dopiec, tak? Odjebało. Okay. No powiem ci, mi chciałem sobie trochę zasięgów zrobić i sądziłem, że odpalę tak Alana, co nie? A wyleciał w ciebie na konferencję teraz? No prawie co. Ochrona go powstrzymała, no i oczywiście ja go przeprosiłem, bo ja nie będę, wiesz, ja nie będę takich krzywych akcji robił. Bo to twoja druga walka by była z Alanem, co? Nie. W ogóle jest tutaj Pasik, twój kompan, Pasik, Lasik, legendarny duet. Nie gadam z nim, nie mam z nim kontaktu. No ale Pasik, Lasik, legendarny duet. Życzę Rafałowi, żeby zaszedł. Ale legendarny duet? No tak, to był legendarny duet, no dzięki mnie dostały wszedł do Prime. Kochani, jak nie pamiętacie, no to Pasik, Lasik walczyli dwóch na jednego z Alanem na pierwszym Prime, tak? No tak, dokładnie, ale powiem tak, że ogólnie życzę Rafałowi jak najlepiej w tym turnieju, choć ja i tak uważam, że wygra go albo kamerzysta, albo Czarny Polak. Okej, ale powiedziałeś też, widziałem twoje wypowiedzi na Twitterze, że z Arkiem Tajculą byś wygrał. Jeśli byś szedł do mojej wagi na przykład 70 kilo, albo 7-7 w boksie na normalne rękawice, myślę, że na dystans bym z nim normalnie sobie poradził. No i jeszcze jakby był 23 grudnia, nie? Czemu? Albo ewentualnie 7 marca. Czemu? A czemu nie? Ja chciałbym z Arkiem, ja Arka zaatakowałem, bo on zaczął sam zaczął, że Lasik pokona... Tak, on zaczął na Twitterze, bo ja poparłem, że Paweł Jóźwiak by wygrał z Arkiem. Tak. I Arek odpowiedział, że Jóźwiaka to nawet by Lasik najebał, no i mi odpalił. No bo ale jak można... Spropsował cię. No bo nie można tak traktować, nie może tak mówić w momencie, kiedy ja szanuję Pawła, bo tak naprawdę dzięki Pawłowi poszłem na treningi po tym pamiętnym wywiadzie na gali z kamerzystą, co nie? Tym u mnie. Tak, no ale ile on zrobił wyświetleń, pamiętasz? Bo Paweł cię zgrillował tam. No było grubo, no. Ważne, że przecież przeprosiłem tego Alana, mam głowę put teraz już, wiesz, bo... Dobra, Lasik, ale obiecaj mi coś. Co? Że... Bo ty nie masz pseudonimu. No. Ja apeluję do ciebie, no, żebyś miał nowy pseudonim. Kuba, tak. I'm sorry, Lasik. Nie. No... Stary, ty zawsze kogoś musisz przepraszać. Alana na mnie przeprosiłeś u mnie. Dzisiaj ponownie Alana. Dzisiaj przepraszasz jeszcze dziewczynę Arka. No tak, dziewczyna Arka, przepraszam, bo... Nikt tyle nie przeprasza, co ty?
Ty masz subskrypcję wykupioną, na przepraszanie. No wiesz, no jebało mi trochę od zasięgu, bo zrobiłem ostatnim czasem fajne te zasięgi. Co znaczy fajne zasięgi? No bo te rolki dochodzą do 200-300 tysięcy na Instagramie. A co tam robisz? No właśnie robię takie kontrowersje. Zrobiłem filmik, jak na przykład wciągam, jak na przykład jestem, udaję naćpanego i mówię 2-2-2, Arek Tańcula, podaj towar, czy coś w tym stylu. No i też od tego się zaczęło, ale wiesz, no, Arek jest osobą publiczną, więc mam prawo tak naprawdę się wypowiadać na jego temat, co no. Niepotrzebnie to jego kobietę zaatakowałem, ją przepraszam za to, że, choć nie chciałem, żeby ona odebrała to, że to ją atakuje, tylko ja nie rozumiem, jak można zakładać agencję e-kurtyzacji w momencie, kiedy ma się dziewczynę lub narzeczoną, bo ja nawet nie wiem, czy oni nie są zaręczeni. No. A teraz co? 13 kwietnia, gala. Nie wiesz, kiedy walczysz? Tak, 13 kwietnia, bo zapomniałem. Co się rozglądasz? Nie ma tutaj. Chciałem cię podpuścić. 13 kwietnia, no wygrywam z Kolarem i potem mam chyba może Bagieta, bo dzisiaj też poddymiłem do niego. No. A będziesz przepraszał Bagietę potem, czy nie? Za co? Daj spokój. Nie? Moja waga. Nie będę się błaźnił. A ty walczysz w turnieju, tak? Nie, z Kolarem, jeden na jeden. Dlaczego ty w turnieju nigdy nie walczysz? No bo ja nie chcę się bić w tych turniejach, bo ja chcę w końcu pokazać w tym boksie, że z trenerami dużo jakbyś przyjechał do mnie na trening, to byś zobaczył, że mi głowa w walce nie zagrywa. Ja naprawdę na treningu staram się, robię wszystko, co mi trenerzy mówią. Ja się nie boję tam dostać od cięższego w pysk. Wchodzę do klatki, chłopie, bym miał paraliż, co nie? Okej. To co się dzieje, Kuba? Nie wiem, za dużą sobie ostatnio presję dałem tym wszystkim, wiesz? Za dużo tych takiej pewności siebie. W ogóle jestem faworytem w starciu z Kolarem. To też jest taki... Przez kogo jesteś uważany za faworyta? No przez ludzi, bo mu złamałem ten nos. Ogólnie na bukmacherce jestem faworytem. Okay. Bo walka w boksie, no jak chciałem boks, no bo ja trenuję ten boks 7 miesięcy, no. No dzisiaj podchodzę do niego, a chłop mi z partyzanta kurwa kopie w ryj. No znaczy ja nie poczułem tego, bo to wiesz, trafił mnie, bo mnie trafił, co nie? Ale nie poczułem to tak, żebym wiesz, miał ten. Nie mieć jakku kurwa, co nie? To w czym wy się w końcu bijecie? W boksie, małe rękawice, waga bez limitu, co nie? Tak? Ja będę z 90 kilo na waży, ale bardzo. Ile teraz masz? 82. No. To już dobijasz do 90 kilo, to masz wagę jak Arek tańczyła, to możesz się z nim bić. Nie, Arek na razie zmierzy się z Kasiusz, a potem przyjdzie na niego kolej. Ja bardzo bym... Bo gdzie Kasiusz, a gdzie Lasik, ja nie? Ja powiem tak. Bardęga, wyzwałeś mnie, że możesz mnie rozpierdolić. No to ja czekam. Bubsmenie, tu jest prawdziwy bubsmen. Nie ty, ty już nie jesteś bubsmen. Zapraszam cię, kurwa. Ty też nie, ty jesteś I'm sorry. Nie, ja Bardęga... Kuba, I'm sorry Lasik. Druid, ja tu czekam na ciebie. Niech ci się federacje dogadają i zapraszam. Przeproś. Nie, Druida, nigdy w życiu. Na zapas. Biję się. I tak będziesz przepraszał potem. Nie będę. Kuba, zawsze wszystkich przepraszasz. Nie będę. Ale daj se, Kuba, I'm sorry, Lasik. No nie, super. Nie, przestań. Dlaczego? Dystans do siebie byś pokazał. No Kuba, no co ty? Nie róbmy se jaj. Dlaczego jaj? Za dużo się wydarzyło, wiesz. Odjebałem maniany. Ja się nie zdziwiłbym, jakby Alan mnie zaatakował, tak naprawdę. No bo poruszyłem bardzo mocny temat, ale widocznie Alan, wiesz, czekał, bo ja powiedziałem, że jeśli faktycznie przeanalizuję, bo ja to wrzucałem, wiesz, jak byłem po treningu zmęczony i mówię, dobra, poddymię sobie do końca. No i zobaczyłem jakiś wpis na internecie i mówię, dobra, zaczepię Alana, jak Alan się kurwa odpalił, chłopie, jakie wiadomości zaczął pisać, że jak mnie spotka, to nie ręczę za siebie. No, przestraszyłeś się. No wiesz co, tu nie chodzi o przestraszenie, bo Alan mówi, dobra, no po nim se mogę cisnąć, ale faktycznie po rodzinie się nie. Dlatego dzisiaj się zbłaźniłem, przeprosiłem go i... Przyjął przeprosiny? I myślę, że wiesz co, gdyby miał mnie zaatakować, to by już to zrobił, ale on chyba faktycznie widział, że ja żałuję tego, bo ja naprawdę tego żałuję. Ja mu to sam, wiesz co, napisałem, że Alan, ja to odkręcę konferencji. No i chyba przyjechał zobaczyć, czy faktycznie. No bo słuchaj, dymy dymami, ale ja nie będę, faktycznie sam byłem wkurwiony, jak moją kobietę cisnęli. A ja zrobiłem to samo w kierunku do siostry Alana i dlatego i mi nie było dzisiaj
głupio klęknąć i przeprosić go. Skoro tak chciał, no trudno. No, odjebałem manianę. Ludzie, na przykład prezes uważa, że bardzo dobrze zrobiłem, że pokazałem klasę, że potrafię przeprosić, przyznać się do błędu i tyle. No, zobaczymy teraz walka 13 kwietnia. To, nie? Zapamiętałeś datę? Zapamiętałem. Będziesz na gali? Nie wiem właśnie. Zobaczysz pierwszą wygraną Wlasika i to taką definitywną. Tak? Tak. Będzie forma? Tak. Będzie Floyd Mayweather? Mike Tyson? Nie, raczej. Kuba Mike Tyson? Kuba Tyson? Powiem ci, Kuba tak, Tyson Lasik? Jeśli go trafię, tak jak trafią z chłopakami, robię sparingi na treningach. Już rozmawiałeś, tak? No właśnie, nie chciał bić się w boksie. Chłopie, tydzień temu jeszcze nie wiedziałem z nim, czy się w ogóle bije, co nie? Bo nie chciał bić się w tym boksie. Dobra, Kuba, czekamy. Ciekawie, lecę. Dzięki.